Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Center 22. Oczywiście seria Elengrad. Wchodzimy do sklepu, w zakładkę promocji i kupujemy reżyting do obornika. Ma 13 godzin, 170 koni, więc akurat od 12 do 16 metrów. Tak ma 12. Zobaczcie, co jest ładniejsze, bo może takie coś. Ale to są koła, to dobra, to nie wiem. No... Kurde, nie wiem. Ten jest ładniejszy. Dobra, niech w sumie jest na razie ten. Będzie jakiś lepszy rozrzutnik kiedyś większy, to się założy te tarcze. Oczywiście w czerni. Za kolor 0, dobra. Czyli nic nie płacę. Dobra, kup. Za 16500, no bo tam był minus 47%, więc... Spoko, ale to nie koniec nabytku na dzisiaj. Jeszcze... A nie wiem, gdzie to jest, więc kliknę sobie nie obiekty, tylko komody i DLC. Bitera. To ja, to muszę tego big kupić, żeby mieć olej. Dobra, to muszę kupić. Grimbo. Dobra, w sumie nie chcą takie kolory. A to tylko na miód. To nie, to ja nie chcę mówić. Chcę generalne produkty. No i dobra, w dzisiejszym odcinku... O, widzicie, jeszcze Amazona kupiłem, bo na promocji był. Powiem szczerze, że nawet nie pamiętam, ile za niego dałem. Do tego Amazona. Więc... O, też TR elegancki. Coś może trochę przymały. Ten TR trochę przymały chyba. Więc chyba raczej Landini będzie z nim latał. Sąsiad nie ma zasiane nic, więc przez jego pole przeskoczę szybko z rozrzutnikiem, chociaż wiem, powinienem naokoło pojechać drogą, ale dobra. Jest marzec. Siana nie robię, bo mam dużo. Rozrzutnik zostawiam tu. Dobra, pojadę tymi samymi śladami. Sąsiad mnie chyba nie zabije. A jak mnie zabije, to najwyżej nie będzie kolejnego odcinka i tyle. No i przecież kupiłem sobie tego autoloda, żeby wozić sobie olej, no bo to masakra jest z tym olejem. Wolę sobie tym autoludzikiem dwa razy obrócić, niż ładować wszystko na tą moją przyczepę do kostek. Bo to przerąbane jest ładowane na tą przyczepę, ładować. Wiadomo, paleta ma swój ciężar i to wtedy tak wyginało się, że nawet się jechać nie da. Dlatego ja mówię, wolę sobie przejechać dwa razy tym autolodem, co mam teraz, tą przyczepą, dwa razy przejechać. Opa, jaki ładny znak. Mówię, wolę sobie tym autolodzikiem przejechać dwa razy, niż kurczę jechać raz tamtą przyczepą, tylko że na tamtą więcej upcham, tak, ale osie do samego dołu i to jadę 4 na godzinę, więc jest kupa wolny, niż bym jechał dwa razy tym i 50 na godzinę. No dobra, a zaraz będę siał owiec. Jeszcze jakaś nowość w sumie, no bo owca jeszcze nie siałem. Dobra, ładnie przeskoczone. Moje olejarnie jest, winogrona są. Przetwórnia winogron jest, więc tutaj będziemy się bawić i winogrona, i w oliwki. Bo tutaj tak klimat w sumie to powala. Tylko jeszcze gdzie i kiedy, to nie wiem tego. Bo strasznie drogie rzeczy są do tego. Ile tego oleju rzepakowego? Już mam pełną przyczepę? Musiałem fuknąć. No to kurde, prawie. O, paletę obaliłem przez przypadek. 13 tysięcy litrów już mam oleju. Więc to wielki... Wielki ciul tutaj w sumie wejdzie jeszcze. Dobra, jak on sobie tu stoi ten sztejer. A ja idę do mojego drugiego sztejera i jadę siać. Przy okazji będę wiedział, ile pole ma hektarów, bo sobie zresetowałem licznik przed zaczęciem siewów.
Sobie tak myślę, że chyba trochę licho tego GPS-a sobie ustawiłem. To tak chyba trochę nawet bardzo. Ale dobra, niech tak jest. Będę po krótkim trochę się męczył, ale potem dalej się... O, a potem się przestawił w tą stronę. Ty, to je myśl. Właśnie, przecież GPS-a mogę sobie przestawić w każdej chwili. Więc siejemy ile wlezie. Bo odcinek musi być. Jak starszy czasem, to jeszcze sobie zwałuję kawałek. Nie wiem ile, ale jeszcze sobie postaram się zwałować kawałek. W sumie mogę to jedno pole sobie zasiać. Jeszcze kurczę nie pomyślałem. Bo mogę jedno pole zasiać, a... No a tutaj po prostu siać na odcinku i jak skończę na to wały wziąć, ale no dobra. Pomyślimy coś. No tak jest GPS ustawiony jak i do przejazdy. Teraz pytanie, jak mi GPS tutaj złapie. Właśnie, nie złapie. Będzie taki mały Żyd. To dosłownie taki mały. Sobie go później poprawię. W sumie jakbym chciał tak półokrągło, to nawet chyba by lepiej wyszło, ale dobra. Jest za późno. No w sumie to nawet by wygodniej było tutaj tak półokrągło siać. No to pole jest takie niekształtne, więc trzeba ten lat tutaj na górze jak najszybciej kupić. I wycisnąć z niego jak najwięcej, czyli siana zrobić jak w opór. Wiadomo, całe zaorać, płot wysadzić i tutaj połączyć do tego. Będzie fajne pole. A ten dół? Myślę, że ja go chyba tutaj zmienię. Go zamaluję po prostu chyba. Tak będzie chyba najwygodniej. Jakby tą największą górę tutaj zlikwidować. Mieć tak bardziej prosto. No i wtedy tam będę miał miejsce na maszyny w sumie też. Wiadomo, że pod całą górą nie będę stawiał maszyn, no ale... A na tym płaskim na dole to czemu by nie? Dobra. Elegancko, zasiane. Z hektar 20 już sobie zasiane, więc nie ma tragedii. Więc nawet trochę tego w sobie miał, tak na dobrą sprawę. Jak sobie teraz patrzę, to aż tak biednie z tym owsem nie będę. Myślałem, że będzie mało tego owsa. Zasiane, ale jednak dość tutaj spory hektar. Dość spory kawałek będzie. Nie wiem jak tego GPS-a, chyba tak ustawię. O, damy go tak, bo tak chyba jest najmniejsze ryzyko. O, widać to jak wapnowałem, tak jeździłem, to też w sumie był dobry pomysł. To tak jak jechałem z wapnem, to chyba nawet lepiej by ten GPS wyszedł. Tutaj strasznie ostro by było, ale... No tak generalnie trochę lepiej by było z tym GPS-kiem. Jeszcze ty się wpierdził mi pod koła, no zarąbiście, nie? Nic tylko pogratulować. I teraz GPS, jak mnie to złapiesz. Dobra, zrobimy tak. Bo ja i tak od płotu będę jechał i tak, więc... Zaraz będę jechał od płotu, więc zaraz będę wszystko to... Zagarynął i tam aż do samego dołu pojadę, zrobię kółko i będę jechał GPS-em. To jest plan. 40 tysięcy, a kredytu mam jeszcze nawet w sumie nie wiem, nie? Mam 2,468 krów dopiero. Mam 8 krów, więc tak nie za dużo. Osiem krów.
Z czego mleko dają nawet nie wiem w sumie ile. Pewnie ze dwie krowy tylko dają mleko. No ale mówię, żeby zakręcić na poważnie z tą produkcją krów, produkcją sera, no to muszę jeszcze minus 5 sezonów. Zanim sobie tego mleka nazbieram. Jak sobie mleka nazbieram, to wiadomo, że będę mógł ser wtedy robić. No jak już będę robił ser, no to już wiadomo, że pieniądze będą szły. No teraz z rzepaku staram się robić pieniądze. Ale jak widać nie idzie. Znaczy nie idzie, no... Olej się powoli tworzy, tak? Więc coś tam zarabiam. Jakieś tam delikatne pieniążki zarabiam w listopadzie. Najczęściej w listopadzie jest. No i dobra, Messerschmitt. W sumie teoretycznie też bym mógł GPS-a sobie przystawić. Jechać tak jak teraz jadę. Ale już nie będę kombinował. 2 hektary zaraz będzie zasiane, więc... W lewo! O, jakby zahaczył taki kamień, to o, pan! Dobra, ten kamlot, przede wszystkim on kiedyś miał być ukryty, ale on mi tak pasuje tutaj w tym miejscu, że on musi być. W sumie nie przeszkadza, więc niech sobie jest. Te pole jest fajne pod względem, że ma się mocny ciągnik tak naprawdę. Bo jak się nie ma mocnego ciągnika, to tak trochę ciężko się tu robi. Jak widać masy. Co to jest z tym masej? Steyr ma co robić tutaj z tym ciągnikiem, no ale to ja byłem świadomy tego. Że gdzie tu 300 koni pod taką górkę. Taką górkę, w sumie górę bardziej. Dlatego tą najgorszą górę sobie zasiałem, bo tam jechałem tylko 2 na godzinę. I żeby was nie męczyć na odcinku i siebie, to ja to przed odcinkiem zasieję. I też tak się stało. No i dobra. Fajnie to idzie, fajnie. Na GPS-ko, ale mówię, w sumie jakby ten GPS był ustawiony tak jak mówiłem, by to jeszcze dużo lepiej szło. I zaraz nie wiem, czy ja tego GPS-a w pizdziet nie wyłączę i będę sobie jechał tak jak idzie teren pola chyba. No jak ja mam tu cały czas poprawiać będę miał... O, ja chyba pojadę tak jak idzie pole, bo będzie to dużo bardziej wygodne i szybsza robota będzie po prostu. Będzie bailando. W sumie dobrze, że te dwa nowe nabytki wpadły. To co coś się działo na początku odcinka, a nie sztywny, tylko siew i wałowanie. 3 pola pszenicy, więc sobie to pszenica i orys jest tylko pod zarobek teraz zasiany. A kolejny sezon... Może zrobię tak, że wszystkie pola walnę w rzepaku. I to jest plan. I żeby zawalić olejarnię całą i mieć na przerobienie cały czas, żeby olejarnia sobie cały rok pracowała. To jest dobry plan. Bo tak to teraz ona sobie przerobi to i będzie stała i stała ta olejarnia. No a z winogron to co ja będę robił? Chyba sok winogronowy, bo czystych winogron to chyba się nie opłaca sprzedawać. Nawet w sumie nie wiem, co można z winogron robić. Rodzynki i sok winogron. A do rodzynków co potrzeba? Czekaj, jedno winogron, a jeden rodzynek. A co jest droższe? Pewnie rodzynki są droższe. Sok z winogron jest za 5200, czyli jest teraz najwyższa cena. Za 5200, a rodzynki? 4800, rodzynki są niby tańsze. Więc sok...
Od 4400 do 5200, więc praktycznie cały 600, 800 zł jest różnicy między najwyższą a najniższą. No to troszeczkę jest różnica, ale się nie wiem, chyba sok z winogron. Tylko, że do soku z winogron potrzeba 5 chyba winogron. Tak? 5 do 4, no. No to jedno winogrono jest tak jakby tracone, a rodzynek jest... No dobra, nieważne. Dobra, jadę siać. Mam 15 minuty. A chciałbym to zasiać dzisiaj. Ktoś ten mulczer tak pięknie postawił. Bardzo pięknie ten mulczer sobie. Więc zrobię... taką trochę mało realną rzecz, ale... Jeszcze Deutscha pewnie przestawię. O, patrz, jednak nie. Jednak się zmieściłem między Deutscha. Cieszy mnie to bardzo, że się zmieściłem. No, pole zwapnowane, bo ja to chyba na to odcinku wapnowałem. Nie, czy ja to po odcinku wapnowałem? Po odcinku. Bo na odcinku to dużo wapnowałem. Bo tutaj już chyba nie zdążyłem tego złapnować. No, a odcinek to 40 któryś. Nie wiem, co nawet. Ogólnie jest to odcinek na środę, tą środę, tak. A jest niedziela. Więc mam tylko raz, dwa, trzy dni do przodu odcinki. Więc to tak nie za dużo. Na niedzielę znów trzeba będzie ogarnąć wielmoże, ale to na spokojnie. Do niedzieli jeszcze jest dużo czasu, jeszcze w sumie cały tydzień mam. Ale wiadomo, jak się nagra, to później to trzeba wyrenderować. Ale tego ten. No to. W sumie to nie jest duża robota, ale trzeba znaleźć chęć i żeby nie grać przez dobre pół godziny na kompie nic nie robić. Żeby on sobie tam chodził, tylko komputerek i żeby się renderowało. Mógłbym oczywiście grać, ale to wtedy będę miał 15 FPS w każdej grze. Znaczy no w sumie to nie... dobra. W sensie to cały czas mam 15 FPS, więc to nawet bez tego. Dobra, tutaj Żyda zrobiłem jednak. Złapnę, ale to tam. Mały szczególik. Dobra, dwa przejazdy jeszcze i zasiane. Właśnie takie pola uwielbiam siać. I to będzie już chyba do końca... Nie, tu nie, tu będą winogrona przerobione. Ja to jakoś podzielę, że ja tu pół na pół zrobię jakoś. Że w tę stronę to pod górę oliwki chyba zrobię? A tak po długości zrobię winogrona, bo winogrona dla mnie są ciekawsze. No, oliwki tutaj starczy taki kawałek. Kawałek, no w sumie nie kawałek, bo tu parę rządków będzie. Tylko nawet nie wiem, jak się tym sadem zajmować. Tam na pewno wiem, że trzeba przecinać te liście w sadzie. Nie wiem. A te sady to są chyba drogie nawet, żeby postawić, więc na razie nie. Ale kombajny do tego do zbioru jest, są drogie też. Bo po 350 tysięcy jest za jeden. A jakbym chciał, to chyba od razu dwa sady na raz zrobić. No i tutaj na tym polu by pasowało nawet sady zrobić. No mówię, tu winogrona po dłuższej części, a po krótszej oliwki. Jakoś to ładnie podzielić. No i wtedy... No. Czekaj, jak to jest? O, no jest, oliwa z oliwy. 2:1. Dobra, ale 3-4 hektary tutaj są prawdopodobnie. Albo około 4 hektarów. Więc ja to zaraz zwałuję.
Oczywiście nie całe. Te pole... Może to pole zwałuje, a tamto sobie po odcinku zwałuje. Bo chcę jedno pole zwałować, a ja nie chcę tak za dużo w sumie wałować. No 3,80 więc. Myślę, że nawet spoko wynik. Zwałuję sobie to mniejsze pole, to co teraz chciałem. Tak, zwałuję sobie to mniejsze pole i tyle. No i będzie tu sat oliwny. To zaproszenie jakieś, co? No dobra, potwierdź. Co ja robię tu? Dobra, wałujemy to. 12 godziny, więc w miarę to będzie szło. Oczywiście będę chciał tak, jak idzie teren pola. Nie będę zostawiał GPS-a, no bo to strasznie by zajęło mi dużo czasu. A te pole na GPS-y się nie nadaje. Bo musiał za dużo prostować. Chociaż chyba nawet nie raz już tutaj jeździłem na GPS-ie, tak z ciemnikiem starym. Tak sobie stawałem jak teraz, o i tak sobie zawsze GPS-a ustawiałem. I tak jeździłem po całym polu z ciemnikiem. Ale co? Jednak wolę sobie zrobić trzy kółka dookoła pola z wałami i będzie zwałowane. Myślę, że na trzy kółka powinienem to wziąć. Oczywiście to pierwsze najgorsze, bo trzeba jeszcze do samego końca jechać. Tak gdzieś pod takim kątem, jak ja teraz jadę, to tak gdzieś pewnie będzie sat oliwny. Znaczy oliwny, winogronowy. Bo oliwek jeszcze tam trochę zrobię. Może jakoś podzielę to pół na pół, może pod gościa, a tą górę zostawię. Może jakoś tak zrobię. W sumie jakbym winogron tak pod gościa przerąbał z 4-5 rządków, to by starczyło, nie? A tutaj u góry oliwki wypasowały trochę wyżej. Więc myślę, że to jest dobry plan. No i wtedy myślę, że to jest jedyna seria, którą bym się zajmował tym sadami. Bo na innej serii, no to... Na polskiej serii to winogrona odpadają. Bo gdzie winogrona w ogóle w Polsce? A już tym bardziej oliwki. A tutaj jest taki w sumie idealny teren, taki górzysty. No na choćby Aronie też by się winogrona siadły. Ale zrobię sobie na Lęgradzie, bo tutaj sobie górki są fajne. Więc tutaj myślę, że fajnie to podzielę, ładny ten sad, na pół jakoś. Dopiero tutaj trawa będzie zasiana oczywiście. Bo potem to trzeba między rządkami buczerkiem jeździć, z tego co widziałem. Gałęzie przycinać. No więc ciekawa robota, w sumie zawsze coś innego by było. Niż tylko robota w polu. Myślę, że taki sad by ciekawy był. 18.30, więc zaraz będę powoli kończył. Znaczy 18.23 jest. A ja zaczynałem o 18 odcinek. Chyba 18. Tak, o 18 równo zacząłem, bo jest 24. Myślę, 18.24 i mam 24 minuty odcinka. Więc zaczynałem równiutko o 18. No i teraz w lewo. Złapię ładnie, złapię, bo to jest wszystko wyliczone. A tutaj tę górę bym zostawił, prawdopodobnie bym nic z nią nie robił. By była sobie trawka zasiana i tyle. No bo raczej żadnego sadu bym tu nie wcisnął. Dobra, przejadę tak, bo w sumie jakby trochę bardziej... Ja mogę trochę lepiej przejechać. Przejadę tak. I wtedy tym jednym przejazdem tutaj powinienem tym najdłuższym już zagarnąć. No ale tu w środku jeszcze trzy przejazdy muszę zrobić z tym, co teraz jadę. I ten ostatni zakończony będzie. Tam do góry wyjadę.
i będzie elegantne. Dobra, fajnie to idzie. Oczywiście wszyscy do szkoły poszli, ja nie. No bo ja już od roku jestem w robocie, więc. Więc tak to wychodzi. Jaka to melodia. I teraz w sumie. No 26 minut jest odcinka, więc zanim to zwałuję, to będzie te 28, 29 minut gdzieś. Bo tu już jest 3 minuty zajdzie, zanim ten przejazd zrobię. Więc myślę, że idealny czas w sumie na odcinek. A tamte pole to wiadomo, się zwałuję poza odcinkiem. Albo sobie cosplaya puszczę i tyle. Prawdopodobnie będzie ta druga opcja. Że puszczę sobie cosplaya i co pójdę. Co się oglądać na telefonie. A najprawdopodobniej będzie to seria po sąsiedzku. Bo jestem na 23 odcinku. Ale to już jest nieaktualne, bo jest godzina, jest niedziela 18:27. Jestem na 23 odcinku. Ale pamiętajcie, że ten film jest w środę, więc jestem raz, dwa, trzy. 3 dni do przodu, więc. Jakbym dwa odcinki dziennie oglądał, a jest 44, więc mam 20 odcinków. Czyli w sumie zostało mi 10 dni. Tak naprawdę 10 dni i bym był odrobiony. No ale postaram się więcej oglądać odcinków. Dzisiaj na przykład obejrzałem 16, 17. 7 odcinków już? Może? Mogło tak być w sumie. Te 40 odcinków, no to w sumie 20 odcinków do odrobienia, to nie jest dużo. Najgorzej jest od biedaka będzie odrobić, bo oni codziennie nowy, codziennie, znaczy na zmianę. Raz od biedaka, raz po sąsiedzku, raz duże budowlanki są. Więc trzeba będzie to wszystko odrobić. Znaczy Janusze budowlanki akurat mam na... Bo tam było 5 odcinków i mam wszystkie na bieżąco obejrzane, bo to jest tak zarąbista seria. No i w sumie Huntera też mam na bieżąco, no bo jak widzę, że jest Hunter powiadomienie, to zaraz wchodzę. Albo maksymalnie pół dnia później. Ale najczęściej oglądam Huntera i Janusze budowlanki. I jak mam czas, to oglądam sobie po sąsiedzku, ale to jest takie mało ważne, więc na razie trzymajcie się 28 minut, pa pa.